Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia ze słoczami i zobaczcie. Tint. No jak tint już się weżre, no to on już się nie wytrze. ja se tu, o! Ja se tu mogę pocierać i ja se tu mogę pocierać, a tint. Ha, 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 ha. A tint mi pokaże. Tiruriru, tiruriru, bo ja se tu mogę pocierać, a tint się stincił Wszędzie sensie. zostawił mi plamę. Co w sumie jest, nie jest takie złe tak naprawdę, bo zapowiada to, że tint zostanie troszeczkę dłużej z nami na moich policzkach. W związku z czym super, jeśli chodzi o mnie. Uh, uh, uh. Okej, okay. czy wy to widzicie? Widzicie to na żywo? Co tu się dzieje moi drodzy? Georgia Armani, jedna kropeczka, a jak pięknie to się wszystko tutaj blenduje. O, wow! No ładne to jest, słuchajcie, co myślicie? Przepiękny odcień, rosy peach, blenduje się jak marzenie, daje przepiękne wykończenie, bardzo typowe dla luminous silk. Wow! Jak na razie? Super, jestem pod wrażeniem, tym bardziej porównajcie sobie. Tu tint, tu jeszcze nic nie ma, tint. Wow, super, Joe Armani super! <grymne> ka kochani! Parystar Channel, witam Was bardzo serdecznie podczas kolejnego i myślę sobie niezwykle ekscytującego odcinka, kochani! Bo jak już widzicie, już się umaćkałem, już się upaćkałem makijażem i jaki to jest przepiękny makijaż? Dlatego też, kochani, gdybyście się zastanawiali, co jest na mojej twarzy, jest tylko tak naprawdę jedna najprostsza odpowiedź, a tą odpowiedzią jest! Tara tara, tara 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 Giorgio Armani Giorgio Armani wraz ze swoją niezwykłą kolekcją Luminous Silk, czyli oczywiście podkład, czyli oczywiście korektor, no ale też naj, najnowsze launche od Giorgio Armani w postaci najnowszego bronzera jak i również najnowszego Luminous Silk Cheek Tint, czyli E, różu tintu do na policzki i też najnowszego produktu, czyli Giorgio Armani Prisma Glass, czyli olejka, e, błyszczyka do twarzy. To wszystko dzisiaj będzie przetestowane i pokazane na moim odcinku i w ten oto sposób odtworzymy ten fantastyczny, niezwykły makijaż dlatego też tak kochani jeśli to jest coś co was interesuje witajcie, podłączajcie się do mojego kanału, na moim kanale celebrujemy różnorodność oraz tematykę beauty, ze względu na to iż wszyscy jesteśmy inni ale ta inność sprawia, że jesteśmy piękni i wyjątkowi zaczynamy dzisiejszy odcinek zaczynamy dzisiejszy odcinek testem fantastycznych produktów od Giorgio Armani najgorętsze i najsłynniejsze luncze na chwilę obecną. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Dobrze, kochani, a więc jesteśmy, jak widać, gotowi do makijażu. Strój odpowiedni, prawda, opaseczka i co nie i no. I kochani, też wykorzystam ten początek tego odcinka na niewielką prywatę, bo chciałam się kilka, kilkoma rzeczami y, podzielić. Pierwsza rzecz, przypuszczalnie ścinam włosy. <ścoughs> ścinam przypuszczalnie włosy, co może doprowadzić, prawda do... Y do no, odpowiedniej reakcji, odpowiedniej osoby, ze względu na to, już wiem, że wiele moich widzów lubi moje włosy. No, ja już mniej. Szczególnie, że nie wiem, czy wiecie też, każdy włos ma swoją fazę wzrostu i wypadania. I kiedy ja już staję się starszą osobą, to ta faza wzrostu jest krótsza. I one mi coraz częściej wypadają, i po prostu doprowadza mnie to do. Ao! Że ja wszędzie widzę włosy! Na podłodze. Ktoś, kto ma długie włosy, wie o czym mówię, dlatego, kochani, yy, no yy, kocham Was, jesteście naprawdę fantastyczni, ale przygotujcie się na wielki szok, bo przypuszczalnie za jakiś czas będziemy ścinać włosy. Druga rzecz to, yy, zanim oczywiście zaaplikujemy makijaż. Makijaż od Giorgio Armani, słuchajcie, yy, na chwilę obecną chciałam Wam pokazać, że mam zaaplikowaną pielęgnację. Eee, antyoksydacyjną głównie. Dzienna moja pielęgnacja to jest pielęgnacja antyoksydacyjna. Obecnie testuję dwa fantastyczne, uważam, sera z witaminą C od Mi obydwie nowości niesamowite sera z witaminą C. No i oczywiście też testuję nowe filtry. Moim ulubionym filtrem jest e, filtr od e, Beauty of Joseon koreański, z prebiotykami, ochronny. Prebiotyki też chronią i filtr sam z siebie, ale powiem wam szczerze: ostatnio, jak byłem w Polsce, to odkryłem też bardzo interesujący krem, filtr Uzdrowisko 50, który ma też w sobie antyoksydanty. Ma kwas hialuronowy, fantastyczny, kochani, kremik. No i słuchajcie, te troszeczkę tej prywaty, ze względu na to, że ostatnio, jak byłem w Polsce, no to zrobiłem taką niespodziankę. Fantastycznemu youtuberowi, słuchajcie, nie wiem, czy znacie, Władek, nasz ulubiony Władek, Beauty Boy, kochani, fantastyczny, fantastyczny kanał, chyba najlepszy w tematyce beauty prowadzący przez mężczyznę. Uważam, że jest to fantastyczny kanał ze względu na to, iż tam jest po prostu szczerość i szczerość. I ja też na przykład swoje relacje buduję na zaufaniu i szczerości. W związku z czym postanowiłem, bo akurat Władek, nasz ulubiony beauty boy, szukał filtra, szukał filtra do twarzy. Mówię, no to dobra, to zrobię ci niespodziankę i wysłałem mu ten kremik właśnie, filtr koreański Beauty of Joseon. No i, i okazuje się, że się sprawdziło, ale to zmierzam ogólnie do tego, że wspomniał mnie w swoich dwóch ostatnich odcinkach, ja po prostu... Bo jestem taki tyci, wiadomo, jestem taki tyci, no taki, taki tyci, taki, 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 taki tyci jestem. Jeśli chodzi o mój kanał w tematyce beauty dzięki wam oczywiście rosnę w siłę i bardzo serdecznie wam za to dziękuję, ale był to naprawdę bardzo miły gest od naszego Władka Beauty Boyas za to, że za to, że wspomniał mój taki mały kanał, bo przecież nie mógł, ja też niczego od niego nie oczekuję, wręcz przeciwnie ja chciałbym jak najbardziej jemu podziękować za to, że jest moją nieustanną inspiracją jeśli chodzi o, mój o tworzenie mojego kontentu, który jest jak najbardziej uczciwy i rzetelny. I Władek, jeśli to oglądasz, Beauty Boyu, a wiem, że szukasz dobrych filtrów i kremów, Polecam Ci ten krem od Uzdrowisko 50. Polecam też Wam wszystkim ten krem, yy, gdyż jest to rzeczywiście bardzo interesujący kremik nawilżający z peptydami ochronny i ten akurat, bo Beauty of Josson charakteryzuje się tym, że jest taki troszeczkę emulsyjny. Jest taki delikatniejszy i dlatego ja się sugerowałem tym polecając to Władkowi, a ten z kolei już jest gęstszy. To już jest zdecydowanie gęstszy krem, ale też fantastyczny, niebielący kremik. Pozwólcie, że go tu rozsmaruję. Nie pozostawiający żadnych niczego. Nawilżający, ochronny, fantastyczny kremik od uzdrowiska. Więc to, Władku, też bym ci, Tobie chętnie Polecał, w ogóle powiem Wam szczerze, że Polacy to mają naprawdę niesamowite bogactwo fantastycznych produktów kosmetycznych o bardzo dobrych składach. Taką firmą jest na przykład firma właśnie Mia, no i też firma Uzdrowisko. Super, powiecie u nas w Paryżu, no to ma się Galerie Lafayette, Samaritan wchodzi się, a tam Dior, Guerlain, prawda, Givenchy i, i te, no, uzdrowiska nie doświadczy się, a y, w Polsce to po prostu jest niesamowite bogactwo fantastycznych firm kosmetycznych, proponujących dobre kosmetyki. Dobrze, to to tyle jeśli chodzi o drobinę tej prywaty kochani, teraz wskakujemy w tematykę e, Giorgio Armani i kolekcja Luminous Silk, fantastyczna kolekcja Luminous Silk, która jest jedną z moich ulubionych. Dlatego też pozwólcie, że poza kamerą, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu, zaaplikuję podkład Luminous Silk oraz korektor Luminous Silk i zaraz do Was wracam. No więc dobrze kochani, makijaż jest nałożony. Jeszcze raz niewielka przypominajka, co jest na mojej twarzy, co się tak pięknie wszystko pokazuje. Słuchajcie, pierwsza rzecz to oczywiście podkład od Giorgio Armani, podkład Luminous Silk. Mój jest w odcieniu 4.75. Jest to przepiękny podkład i myślę sobie, że największy challenge tylko było odnalezienie swojego odcienia. Jak już odnalazłem swój odcień, no to już była po prostu magia, gdyż odnalezienie swojego cienia i może być dosyć dużym challenge'em. Więc mój jest Podkład Lumina Silk w odcieniu 4.75. I kochani, tak to się prezentuje. Jest to przepiękny, fantastyczny podkład, który bardzo długo utrzymuje się e, na cerze, i on idzie w tym właśnie kierunku, tych takich właśnie podkładów e, utrzymujących się e, e, na naszej cerze. Wygładzający, lekkie do średniego krycie które wręcz jest takie udoskonalające. Naprawdę fantastyczny, przepiękny, jeden z moich ulubionych podkładów w tej kategorii, podkłady Perfekcja. Do których bardzo często wracam, to jest właśnie taki moi, dro moi drodzy podkład. I z mojego doświadczenia, gdyby ktoś mi powiedział na przykład: No dobrze, przepiękny jest ten podkład Luminosilk, ale daje mi za mało krycia, bo rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z lekkim do średniego krycie, polecam Wam w takim razie wtedy podkład również od George Armani, który jest Power Fabric. Plus. I podkład Power Fabric Plus charakteryzuje się tym, że już ma średnie do pełnego krycia w formulacji, która nie jest gęsta i ciężka, tylko też tak samo jest właśnie taka kremowo lekka jak Luminys. W związku z czym Luminosilk dla wielbicieli podkładów e, o lekkim do średniego krycia, a z kolei Giorgio Armani Power Fabric Plus dla wielbicieli podkładów od średniego do pełnego krycia. I jeszcze powiem Wam szczerze, że e, z własnego doświadczenia, bo już też miałem okazję to testować jeszcze przed premierą, pojawił się podkład Giorgio Armani Designer Lift. I miał być to podkład wypełniony pielęgnacją, który ma dbać o naszą cerę. I Ja powiem wam, że, że ja całkowicie sobie odpuściłem ten podkład, bo jeśli chodzi o tę o pielęgnację, to ja patrzałem tam i. No i odpuściłem, że tak powiem. I sam osobiście uważam, że na rynku są naprawdę podkłady, jak chociażby ostatnio przetestowany Glussy, który naprawdę jest podkładem pielęgnacyjnym, wypełnionym dobrą formulacją, bardzo dobre, dobrze przemyślana formulacja. Ten Designer Lift, on się pojawił i ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on się pojawił. Bo ogólnie Luminous Silk bardzo fantastycznie pasuje do tych lekkich podkładów, lekko do średnio krejących, a Power Fabric Plus z kolei uzupełnia tę lukę podkładów krejących średnio do pełnego. Ten Designer Lift, nie wiem, nie wiem skąd on się wziął, ale dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że on osobiście jakby, no... Y mnie nie głaszczy miło i nie za bardzo nie jestem nim zainteresowany. Dobrze, kochani jeszcze drugi, drugi produkt o jakim chciałem wspomnieć to oczywiście korektor lumin Silk, który znajduje się pod moimi oczami i ten z kolei lumin Silk jest w odcieniu 3.75 i jeszcze raz tak to wszystko się prezentuje ten korektor jest przypudrowany, no i tutaj akurat moi drodzy w porównaniu z podkładem, podkład to jest miłość, a korektor to jest sympatia. On nie do końca sprawdza mi się na cerach dojrzałych. Teraz wygląda prześlicznie, ale po kilku godzinach noszenia, a ja czasami nawet noszę e, makijaż przez 10 godzin i więcej, no to on już nie wygląda tak pięknie. Więc dla mnie on w kategorii korektorów jest ok, jest spoko, jednakże nie jest w tej kategorii perfekcja, do której zaliczyłbym ten podkład. I jeszcze jedna rzecz, może ktoś z Was wie, może ktoś z Was pracuje w świecie beauty, o co chodzi. O co chodzi? Bo ja mam korektor Luminous Sylk, który jest głaciutki. Nie ma żadnego napisu i jest w matowej butelce. Ale kochani, teraz wyświetla Wam się zdjęcie też korektora Luminous Sylk, który jest chyba w szklanej butelce połyskującej z napisami. I teraz ja nie wiem o co chodzi, który z nich jest nowszy. Czy ten, który trzymam w dłoni bez napisów goły i wesoły, czy tamten. Ten szklany yy, z tymi napisami. Nie wiem, a, dostalę, a jestem taki, że chciałbym wiedzieć, która jest nowsza formulacja, albo przynajmniej które jest najnowsze opakowanie to, które trzymam w ręce, czy te, które pokazuję Wam na zdjęciu. Jeśli ktoś z Was wie, no to po prostu niech da mi znać, bo dostaję szał. <laughs> czy mam odpowiednią formulację u siebie w dłoni, czy, czy nie? Ale dobra, to tylko taka niewielka, kochani, dygresyjka. W takim razie, kochani, przechodzimy do dalszej aplikacji makijażu. I pierwszy produkt, który chciałabym Wam zaprezentować, to będzie to ten niezwykły produkt. A jest to Giorgio Armani Luminous Silk Sunlit Creamy Bronzing Powder. Tak prezentuje się ten produkt, i, kochani, mamy tutaj do czynienia z niezwykle hojną gramaturą produktu: 18 gram produktu. A sam odcień, z kolei, jest najjaśniejszy. Wybrałem sobie ten najjaśniejszy odcień. Jest to odcień numer 90. No i w takim razie, jeśli chodzi o odpakowanie, to zrób, zróbmy to. Tu i teraz. I kochani, no, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o opakowanie George'a Armani, to są one jak najbardziej na najwyższym poziomie. Zobaczcie, jakie to jest ogromne: jaki to jest ogromny brązer. Pasuje dokładnie, że tak powiem, w mojej dłoni i tak rzeczywiście jest. Więc jak możecie sobie spojrzeć na swoją dłoń, a tak, taką mam dłoń, no to takiej wielkości jest również ten brązer. Bardzo duży, hojny brązer. Ponadto, kochani, jak tutaj byśmy chcieli to otworzyć. To tak się prezentuje ten bronzer. No i nie wiem, czy przy prezentacji produktu chwilkę wcześniej było widać, on ma w środku takie jakby drobinki, złote, szampańskie, wymieszane tutaj z tym bronzerem. Ponadto mamy przepiękne, duże lustereczko, co ja bardzo lubię, bo wtedy na przykład jak idziemy na wakacje, to mamy fantastyczne lustereczko. No i tak to się prezentuje, yy, kochani, ten bronzer. No i ogólnie cała seria Luminous Silk charakteryzuje się tym, że jest to seria, która jest świetlista, ale nie, nie błyszcząca. I to jest ta różnica, że to jest wszystko takie bardzo ładne, naturalne i subtelne. I jeśli chodzi tutaj, jeśli byśmy mieli zrobić tutaj niewielki słoczyk, ja nie lubię robić słoczyk. Nie lubię dotykać w ogóle produktów palcami, słuchajcie. Więc jakbyśmy mieli zrobić słoczyk, to... Jak to się prezentuje, i jak widać, z ciepłego brązera wybija troszeczkę ta taka jakby złota poświata, taki blask. Ale nie ma tutaj jakiegoś takiego nachalnego blasku. Niemniej jednak widać, że to nie jest taki typowy, yy, brązowy brązer ocieplający. I jak ja go słoczowałem, to on mi najbardziej się z, y, skojarzył z brązerem od Diora. Dior Forever Natural Bronze w odcieniu 004. I ja mam ten brązer, oczywiście tutaj przygotowany, a żeby Wam yy, pokazać. Też będę musiał zasłoczować, co też nie lubię. Ale dobra, co się nie robi, kochani, na, korzy na korzyść tego testu? Myślę, że mamy to i tak to wygląda. I to ogólnie to, co ja myślę, bo tu jest teraz, macie porównanie tego, który jest. Od, yy, od Giorgio Armani i tego, który macie od Diora, to to, że w związku z tym, że Armani ma troszeczkę więcej tej takiej szampańsko-złotej, rozświetlającej drobiny, idzie bardziej w tym takim odcieniu ciepłym, a ten z kolei jest takim pudrem po prostu, jest pudrem brązującym i on idzie w tym takim, w takim chłodniejszy, ale myślę, że, po, że, że są one naprawdę zbliżone do siebie, co zresztą widać na załączonym obrazku. Nie wiem, czy kamera jest w stanie to pokazać. Pokazać. No, i dobrze, w takim razie przyjdźmy. Przyszło teraz do zabrązowienia się, w związku z czym weźmiemy sobie brush. Ja mam pędzelek od IT Cosmetics numer 4 Heavenly Brush i uważam, że jest to fantastyczny pędzelek do aplikacji takiego brązera i takich produktów. Weźmiemy sobie tutaj troszeczkę, zanurzymy i zobaczymy, jaki to da efekt. Bardzo lubię ten, ten pędzelek, ze względu na to, iż yy, bardzo, bardzo fajnie i tak jak chcę, nabiera produkt. To jest to, co ja bardzo lubię, bo oczywiście jak macie pędzelki z włosiem naturalnym, inaczej yy, zostanie ten produkt yy, nabrany, a jak macie pędzelki z takim sztucznym włosiem, no to też to inaczej będzie wyglądać. I kochani, no widzimy, coś się dzieje. Coś się dzieje i ociepla się nasza twarz. No i to jest taki troszeczkę brązer, który ja na chwilę obecną nie za bardzo przepadam, ze względu na to, iż widać w nim właśnie tą ciepłość brązowość wymieszaną ze złoto-szampańskim rozświetleniem. Ja bardziej wolę iść w neutralno-chłodne brązery, a tutaj z kolei zdecydowanie widzę. E, ocieplenie. No ale każdy, że tak powiem, e, lubi odpowiednie produkty. Moim zadaniem jest tutaj przekazać Wam odpowiednie, e, odpowiednie informacje, żebyście sami zdecydowali, czy jest to produkt dla Was. Przepięknie ociepla i przepięknie, bardzo delikatnie rozświetla, jak już wspomniałem, tą taką właśnie złoto-szampańską e, poświatą. Kojarzy mi się troszeczkę z, też z brązerem e, od Gerlantera Terracotta, tym tradycyjnym, który też w sobie nie ma taką właśnie złoto-szampańską e, poświatę. I tak to kochani wygląda, jak widać nie potrzeba wiele, ażeby zaaplikować i żeby to wyglądało bardzo fajnie, niekoniecznie mój odcień, ten 90, bo jednak idzie on w taki bardziej y, ciepło-szampański odcień, a ja bardziej wolę neutralno-chłodne, bardziej które idą w stronę brątur, czyli bardziej konturowania i brązowania, to jest zdecydowanie w moim zdaniem taki brązer do ocieplenia. No i dobrze, to w takim razie weźmiemy jeszcze raz troszeczkę i zaaplikujemy na drugą stronę. Tu się nawet, powiem Wam szczerze, jest pigmentacja taka, taka dosyć. To znaczy, że jak nałożymy jak za, na, na pędzel delikatnie, to nie zrobi nam, nam on krzywdy, niemniej jednak pigmentacja jest tutaj jak najbardziej obecna. I dla mnie osobiście już mi więcej nie trzeba, nie chcę się za bardzo przebrązowić. To co ja widzę teraz y, podczas aplikacji, to widzę, że przepięknie blenduje się z naszą cerą, nie pozostawia smug, nie pozostawia nieprzyjemnych pasów. Wszystko wygląda bardzo ładnie, zacnie, jest lekkie rozświetlenie i jest lekkie wygładzenie. No, i tylko no to, to szampańsko-złote rozświetlenie to nie jest do końca to, co ja osobiście, za czym ja osobiście przepadam. Niemniej jednak, w kategorii ocieplających bronzerów bardzo ładnie się prezentuje. Dobrze, kochani, więc to tyle, jeśli chodzi o brązer. Nie chcę się za bardzo tutaj przebrązowić. Przejdźmy teraz do kolejnego produktu, a jest to Giorgio Armani y, y, Luminous Silk y, Cheek Tint. Tak prezentuje się ten produkt i mamy tutaj do czynienia z, z Tintem z różem 12 ml produktu i mój jest w takim dosyć obecnie teraz słynnym i wiralowym odcieniu 50.5 Rosy Peach. Bardzo interesujący odcień, muszę Wam powiedzieć, ten Rosy Peach i u nas jest on głównie wysprzedany, bo mamy różne odcienie, a ten z kolei charakteryzuje się tym, że jest jakby połączenie tego różowego różu z brzoskwinką i to, że tak powiem, bardzo ładnie się prezentuje. Dlatego też pozwólcie, że wyciągnę i tak wygląda ten, ten tint. We, pozwólcie w takim razie, że zrobię dla was słoczek, a żeby wam zaprezentować niezwykłość tego odcienia na ręce. Tak to wygląda. Czyli taki bardzo interesujący guma balonowa, taka właśnie róż, jakby róż zmieszać, taki koral jest jakby, nie? Można by to tak powiedzieć. Więc, tak wygląda po nałożeniu, a tak z kolei wygląda po roztarciu. I jak widać, przepięknie się blenduje, pozostawiając taki bardzo ładny i interesujący tint. Super. Więc, jeszcze raz dla przypomnienia, kochani. Luminous Silk Bronzer 90, Dior Bronzer 004 i Luminous Silk Tint w odcieniu 50.5 Rosy Peach. No to w takim razie weźmy sobie, zaaplikujmy sobie to na twarz i zobaczmy jaki to da efekt. No i tak tylko dla pochichrania się w takim razie, weźmiemy sobie jedną kropelkę tego tintu i sobie zaaplikujemy, zobaczymy z jaką pigmentacją mamy tutaj do czynienia. Zobaczmy. I ja to sobie taką kropeczkę, kochani, zaaplikuję, yy, zaaplikuję palcem. Zobaczmy. I chciałam tylko zauważyć, że blenduję już na pudrze, na produkcie pudrowym. I. Okej. Ok! Czy wy to widzicie? Widzicie to na żywo, co tu się dzieje, moi drodzy? Georgia Armani, jedna kropeczka, a jak pięknie to się wszystko tutaj blenduje. O wow, no ładne to jest, słuchajcie, co myślicie? Przepiękny odcień, rosy peach, blenduje się jak marzenie, daje przepiękne wykończenie, bardzo typowe dla luminous silk. Wow, jak na razie? Super, jestem pod wrażeniem, tym bardziej porównajcie sobie. Tu tint? Tu jeszcze nic nie ma? Tint. Wow, super, George Armani, super! <laughs> Więc, kochani, powiem wam, no co, no, jedna kropka. A jak fajnie to ożywiło, bardzo fajnie się to wszystko blenduje rękami. Wezmę sobie tutaj w takim razie, yy, zrobię drugą kropkę. Może rzeczywiście to nie trzeba tutaj dużo, wiecie co? Zobaczcie to. Jedna kropka, ja tutaj naprawdę, no to zresztą wszystko widać, to jest no dosyć dużo pigmentu, ale jest to, to wiecie co, takie coś, że można, że jest jeszcze nad tym kontrola, to nie jest tak, że, że, że jest całkowicie poza kontrolą, można to sobie tutaj wyblendować, nie ma problemu, bardzo ładnie się stapia i też bardzo fajnie się zgrywa z tym bronzerem, który, który nałożyłem wcześniej i jeszcze raz chciałem przypomnieć, że mamy tutaj do czynienia, bronzer jednak jest produkt pudrowy, więc, więc szok, jak to wszystko przepięknie się zgrywa i tyle mi trzeba, powiem Wam szczerze, nie chcę za bardzo przesadzić tutaj z aplikacją, myślę sobie, że, że tyle wystarczy. Wszystko przepięknie się stapia. Ja nie wiem czemu, ale po prostu moja kamera przejaskrawia. Wiele rzeczy przejaskrawia kolory, odcienie i wszystko. Jak patrzę w się w kamerze, to, to to nie wygląda aż tak intensywnie, jak wygląda, jak patrzę na siebie w lustrze, to nie wygląda to tak aż intensywnie, jak wygląda to w kamerze. Ale dobrze. Nie chcę za bardzo przesadzić. Na chwilę obecną. Uważam, że tyle, co nałożyłem, odpowiada mi, więc zobaczcie, bardzo wydajny produkt. Który, no, który daje przepiękny efekt tego takiego właśnie Luminous Silk, czyli to, co, z czego seria Luminous Silk się, się charakteryzuje, czyli mamy do czynienia z lekkim rozświetleniem, ale nie jest to tak zwany blush lighter albo high blusher, czyli połączenie rozświetlacza z, yy, yy, z różem. Jest to bardzo subtelne, niemniej jednak jak najbardziej naturalne i widoczne. Dobrze, i ostatni produkt, jaki chciałem dzisiaj zobaczyć spośród tych najnowszych, e, nowoś najnowszych nowości od Giorgio Armani, to jest ten oto produkt, jest to Giorgio Armani Prisma Glass High Shine Hydrating Oil Infused Lip Gloss. Tak prezentuje się ten produkt i kochani, mamy tutaj do czynienia z, z, z gramaturą 3,5 ml i mój odcień jest w takim specjalnym kolorze 05. Dlaczego specjalnym? Słuchajcie, jest to jedyny odcień, który ma w sobie perłę. Która ma dać nam jakiś taki przepiękny blask i rozświetlenie. Bo pozostałe błyszczyki, te olejki nie mają takiego. Jeden jest przeźroczysty potem mają inne kolory. A ten, jako, je, jako jedyny, ma tę taką perłę. Dlatego też pozwólcie, że tutaj wyciągnę i zobaczcie. Nie wiem, czy kamera jest w stanie to wam pokazać. Czy to widać? Jest tutaj bardzo delikatna i subtelna perła. I to jest ten taki błyszczyk, który jak najbardziej mnie interesuje. Ponadto, kochani, zwróćmy uwagę na niesamowite, pr nie, przepiękne opakowanie. No jest niesamowite. To jest plastik, ale jest to chyba najpiękniejszy plastik, jaki kiedykolwiek widziałem. <ścoughs> Dlatego też, kochani, no myślę sobie, że gdyby to było jeszcze w szklanym opakowaniu, no to już byłby w ogóle szał. Ale też, jeśli chodzi o opakowania, to Giorgio Armani wie... Jak robić opakowania? Na pewno. Pasuje to w, jego, w taką typową stylistykę George'a Armani, że wiadomo, że jest to Georgia Armani ze względu właśnie na te swoje niezwykłe opakowania. Dlatego też pozwólcie, że zaaplikuję ten błyszczyk. Bardzo interesujący aplikatorek. Uwaga. Na razie na jedną stronę. Więc jak widzicie, pomimo, pomimo tego, że tutaj jest dosyć intensywny odcień tego olejku, na ustach nie ma szału, co widać. Jest przepiękny blask i tyle. Tak to wygląda. Więc pozwólcie, że teraz zaaplikuję na całe usta. Bardzo ładny, bardzo ładne takie odczucie nawilżenia olejku. Ale ja nie wiem, czy, czy on ma jakiś efekt plumping, czy coś takiego. Coś się budzi, coś takiego giglającego takiego. Ani to jest piekące, ani to jest chłodzące. Bardzo dziwne, jakby coś takiego było. Ale to jest takie. Ciężko stwierdzić. Niby to ma, a niby tego nie ma. Coś się budzi. Coś, coś, coś niby piecze. Ale tak delikatnie piecze, tak tak pitupi, dobra, <laughs> okej, okay, kochani, słuchajcie, teraz y, pozwólcie, że się zbliża, żeby pokazać Wam makijaż Giorgio Armani Luminous Silk w całej krasie, pozwólcie teraz, że poza kamerą wprowadzę pewne poprawki y, i zaraz do Was wracam na skończonym looku, tymczasem jeszcze raz, bo ja zaraz to wytrę, słuchajcie, mamy tutaj do czynienia ze słoczami i zobaczcie, tint, no jak, tint już się weżre, no to on już się nie wytrze! Ja se tu... O ja se tu mogę pocierać, i ja se tu mogę pocierać, a Tint! Ha, 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 ha. A Tint mi pokaże tiruriru, tiruriru, Bo! Ja se tu mogę pocierać, a Tint się styncił! W sensie. Zostawił mi plamę! Co sobie sumie jest, nie jest takie złe tak naprawdę, bo zapowiada to, że Tint zostanie troszeczkę dłużej z nami na moich policzkach. W związku z czym? Super, jeśli chodzi o mnie. No ale dobrze, kochani, pozwólcie teraz, że yy, wprowadzę pewne poprawki i zaraz do Was wracam na podsumowań. Hejka, kochani. <laughs> Star Channel, witam Was bardzo serdecznie podczas tego check i tego podsumowania, kochani, produktów od Giorgio Armani. I słuchajcie. No co myślicie? No jest po prostu, jest szał, jest lekki szał, jest lekka impresja, pozwólcie, że się zbliżę. Patrzycie na całą kolekcję, jaką mam Giorgio Armani, czyli podkład, czyli korektor, czyli bronzer i czyli cheek tint. no i na ustach jest Prisma Glass, czyli olejek, błyszczyk. W jednym. Dlatego też kochani, pod, pozwólcie, że dokonamy niewielkiego podsumowania od produktów, które najmniej przypadły mi do gustu, yy, aż do produktów, które najbardziej przypadły mi do gustu. Więc produkt, który najmniej przypadł mi do gustu, jest to ten oto produkt, a jest to Giorgio Armani Prisma Glass. Paris Star Channel daje zielone światło temu olejkowi. Jednakże, kochani, no, myślę sobie, że za cenę, jaką oferuje, czy znaczy za cenę yy, luksusową, spodziewałbym się troszeczkę więcej. Spodziewałbym się troszeczkę więcej. Jest przepiękny, ale nie ma tego, tego jakby czegoś takiego ekstra, co by sprawiło, że mi po prostu opadły pantalonki. Po prostu nie opadły mi te pan, pantalonki. Ja, ja je mam, ja je tu mam. Więc, więc więc tyle. Jest to jak najbardziej poprawny olejek błyszczyk. No w, jeśli chodzi na, po, na polu olejków nie ma tego takiego otulenia, takiej mega okluzji. Jest bardziej błyszczykowy, błyszczący, bardzo ładnie wygląda. No i jeśli chodzi o ten taki efekt plumping, no to to jest taki dziwne. To jest taki dziwny plumping. To jest tak, wyobraźcie, wyobraźcie sobie, że szykujecie się na imprezę, be, powiecie, powie, mówicie, że będziecie na imprezie, w ostateczności e, jesteście opóźnieni z przygotowaniem, więc mówicie, a nie pójdziemy na tę imprezę, a w rezultacie jesteście na tej imprezie. <grytanie> I tak mniej więcej jest tym efektem tutaj plumping, że e, nakładacie, że niby coś czujecie, ale potem jednak no, tego nie widać, a potem jednak y, czuć. <noise> ale efektu nie ma <noise> więc tak to mniej więcej wygląda po prostu myślałem i spodziewałem się, że w tej cenie luksusowej ta Prisma glass, no, że opadną mi pantalonki i pantolanki mi nie opadły, niemniej jednak ładny jest to olejek błyszczyk z luksusową ceną, pary starczane daje zielone światło i gdyby ktoś się zastanawiał nad zamien zamiennikami to z gamy luksusowej jak najbardziej jestem w stanie polecić Fantastyczny olejek do ust z gisu na bazie miodu. I tutaj jest też widoczny połysk, bo jest tutaj taki bardzo fajny, interesujący, może nie brokat, no ale jest tutaj na pewno taki błysk i to jest fantastyczne, przepięknie się prezentuje na ustach i przepięknie otula. I tu czuć i ten miód, i czuć ten olejek. Jest to fantastyczna alternatywa dla tego olejku błyszczyku od George Armani. A gdyby ktoś interesował się kategorią drogeryjną, no to kochani, też mam dla was fantastyczny odpowiednik. Jest to NYX. Jest to NYX Fat Oil. Ten akurat jest przeźroczysty, ale są też te NYX Fat Oil, te olejki, które mają w sobie też taki właśnie delikatny brokat. I to jest fantastyczna też opcja, okluzyjno-nawilżająca, błyszcząca z takim brokatem. Więc dla każdego coś miłego, jak ktoś kocha George'a Armani, no to Prisma Glass. A jak ktoś y, woli jakieś inne alternatywy, no to jak najbardziej luksusowy Kisu albo NYX Fat, y, Fat Oil, to są takie alternatywy, które ja z, y, z czystym sercem mogę polecić. Drugi produkt, kochani, który y, przypadł mi do gustu, ale też nie oszołowił mnie, to jest kochani ten oto produkt czyli Giorgio Armani Luminous Silk Bronzer. Dlaczego? O co chodzi? No, kochani, chodzi ogólnie o to, że. Mamy tutaj jednak do czynienia z ocieplanym brązerem. Ocieplającym brązerem, który ma w sobie jednak tę taką złoto-szapańską, jakby poświatę, e, takiego niby rozświetlającego e, czegoś, co nie jest w sumie brokatem, ale jest jakby takim rozświetleniem. Na mój na obecną chwilę i na mój osobisty gust, ja bardziej wolę i preferuję takie. Um, takie bronzery, które są bardziej neutralne lub chłodno-neutralne, które idą w tym bardziej kategorię tego bronturu, czyli bardziej konturowania, ocieplania niż ocieplania stricte, bo ten uważam, że jest stricte Ocieplający. Niemniej jednak przepięknie blenduje się, nie pozostawia żadnych pasów i daje przepiękny efekt ocieplonej, opalonej skóry. Dlatego, oczywiście, nie mogę być na to zły. No i ponadto, mega gramatura, w związku z czym, pary Star Channel daje zielone światło. No i jeszcze raz wróćmy sobie myślą do tego bronzera od Dior, Dior Forever. Jeśli ktoś kiedykolwiek z Was miał ten bronzer Dior Forever w odcieniu 4, to to jest tak jakby mieć ten bronzer i dodać do niego szampańskiej, złotej, rozświetlającej polskość światy. i wtedy tada Mamy George Armani Luminous Silk. Tak to mniej więcej wygląda. Jest to interesujący bronzer. Paris Star Channel daje zielone światło. No i dobrze kochani, w takim razie Pora przejść do trzeciego produktu, który jest moją miłością i bardzo miłym odkryciem, kochani. Jest to Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint. Pary Star Channel daje zielone światło temu produktowi. Niesamowicie interesujący produkt, którym trzeba pracować szybko, bo rzeczywiście się setuje. No jak on już się zasetuje, to on już nigdzie nie idzie, nie? On zostawia rzeczywiście taki tint. I, on, i to, jest, to jest bardzo fajne, bo bardzo dużo produktów kremowych płynnych jednak podczas dnia się zużywa, się zmęczy, zanika, wchłania. A ten z kolei ma w sobie ten taką moc tego tintu, że rzeczywiście zostaje, setuje się, weżre się, ale nie tak, żeby zostawić mega plamę i wygląda to naprawdę przepięknie i. Delikatnie. Dlatego też, kochani, mi osobiście bardzo się podoba, a szczególnie rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć fenomen tego odcienia 50,5, które się nazywa, jak ty się nazywasz? Rosy Peach. No, kochani. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o ten produkt, to jest to miłość. Party Star Channel daje zielone światło. I tak, kochani, jeszcze raz prezentuje się cały makijaż wykonany serią Giorgio Armani Luminous Silk, a przede wszystkim nowościami od Giorgio Armani, czyli bronzer, cheek tint i na usteczkach Prisma Glass. A tak z kolei prezentuje się ten makijaż w naturalnym świetle, gdyż bardzo zawsze mi zależy na tym, ażeby pokazać wam, jak ten makijaż się prezentuje w naturalnym świetle, gdyż on wtedy wygląda inaczej. Jednak kamera inaczej interpretuje wszystko to, co jest w studiu przy światłach. Ja wszakże staram się filmować w naturalnym świetle, ale nie zawsze się to udaje. Czasami, no jednak, trzeba troszeczkę dodać tego sztucznego światła, ażeby to wszystko miało ręce i nogi. No, w związku z czym Zawsze zależy mi na tym, ażeby jednak zaprezentować się na zewnątrz, ażebyście mieli pełny wgląd w ten cały makijaż, jaki został tutaj wykonany. Tak więc tak kochani, to by było wszystko, jeśli chodzi na dzisiaj. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Bardzo dziękuję za Wasze lajki, subskrypcje, za Wasze wsparcie. Mój kanał rośnie i, i to jest fantastyczne. Dziękuję Wam bardzo. Pora się pożegnać. Zapraszam do spotkania w kolejnych odcinkach. Tymczasem na teraz mua, buziaczki, trzymajcie się, pa! pa.